Okej, okay, a więc uznajmy, że jesteś mną i postanowiłeś wziąć smityki Spidermana i jakieś tam brońki. I nagle zaczął cię gonić przepocony Maciuś, albo inny Brajanek lat 20, albo mniej, nie wiem. I postanowiłeś uciec do Groty 2.0. I ten chłop myślał, że wskoczyłeś do środka przez te drzwi. Więc wskoczył za tobą, a ty znasz ten glitch najnowszy, który polega na tym, że ściany, a nie, nie ta, ta, o, dokładnie, ta ściana jest zepsuta i można przez nią strzelać. Więc Maciuś, opowiedzmy, to jest nasz drogi Maciuś. Strzelamy, oj. Kamienie nam blokują drogę. Chwila, mogę mu wstrzelić stópkę? Nie mogę, bo kamienie, dobra. O, tam idzie kolejny przepocony Maciuś, uznajmy. I cyk, dostał. I to jest nawet Gunnar. Teraz się go pozbędziemy elegancko. On nie wie w ogóle, o co chodzi. I zaraz będzie leżał. O, chwila, mam lagi. To dość potężne. Albo on nie dostaje obrażeń. No, chyba raczej to pierwsze. A! Jeszcze jeden strzał pójdzie i się skończy. Pajacowanie. I tak oto dostaliśmy kartę Gunnara, Gunazara, Gunoro, Gunoka. I jego wektora cholernego. Teraz możemy w spokoju udać się. Dobra, strażnicy już się zesrali. Teraz trzeba tylko kulturalnie uciec od strażników, którzy są na tyle ślepi, że mnie nie widzieli, mimo że skaczę z taką siłą, ponieważ według grawitacji gry jestem na asteroidzie, więc to jest całkiem spoko, ale jak widać UR to ślepa bobry i mnie nie widziały. Więc teraz mogę delektować się świeżym łupem tylko dla mnie, bo nikogo tu nie ma oprócz mnie. Jestem z siebie bardzo zadowolony, bo teraz wszystko jest moje! Wszystko!